Siema. Od razu chciałem przeprosić za to, że nie było długo filmów, no ale wiadomo, jest teraz jeszcze koniec szkoły, no i musiałem oceny wszystkie poprawić. Znaczy, no nie wszystkie, ale większość. Bo w większości przedmiotów miałem jakąś tam ocenę z plusem, wiadomo, albo na przykład zagrożenie z WF-u. Pozdrawiam pana od WF-u generalnie. Dodam jeszcze tylko tyle, że nas jest tak dużo na kanale, że w sumie możemy zrobić Q&A, bo jest was bardzo dużo, a nie wiecie o mnie praktycznie nic. Więc jeżeli chcecie zadać pytanie, to wstawiacie te kwadratowe nawiasy i w środku P. Jak nie wiecie, jak to napisać, no to macie w opisie, możecie sobie skopiować. I fajnie, jakby każdy z was zadał jakieś pytanie i fajnie, jakby się nie powtarzały, nie? Po prostu, jeżeli chcieliście zadać jakieś pytanie, a ktoś już zadał takie pytanie, no to po prostu dajcie temu łapkę w górę i ja będę wiedział, na co odpowiadać. Umówmy się, że każdy z was może napisać maksymalnie 3 pytania, żeby z jednej strony było dużo do odpowiadania, a z drugiej strony, żeby nie było aż takie nudne. Dobra, ale przechodząc do sedna. Odpowiemy dzisiaj sobie na 3 komentarze. Nie będę ich wam teraz zdradzał, ale po prostu będziemy odpowiadali na te pytania po kolei, czyli jedno pytanie, odpowiedź i tak dalej. Te komentarze tak przeczą sobie, że nie można by było na nie odpowiedzieć w jednej wypowiedzi, więc zacznijmy od pierwszego komentarza, jakim jest o kurwa podróba Zeba. Słuchajcie, okej, mój kanał może być lekko podobny do Zebo w kilku aspektach, mianowicie też słychać jakąś osobę, tak jakby teraz słyszycie mnie, i jest w tyle jakaś gra. No i nasze wspólne filmy i cechy z Zebem na tym by się właśnie zakończyły. Nawet sami możecie zobaczyć, że nie mam zasubskrybowanego kanału zebo.pl, a osoba, która dodała ten komentarz, mogła to bardzo łatwo sprawdzić. Otóż moje wszystkie subskrypcje są publiczne. Sami zobaczcie. Kanały, proszę bardzo, są wszystkie, nie ukrywam tego. To jest wszystko, co ja subskrybuję. I moim zdaniem Zebo nie jest jakimś super wartościowym twórcą, szczególnie ze względu na to, że ostatnio miał spinę z Mandziem, bo zabił go w jakiejś internetowej grze, w którą Mandzio też grał i napisał, że ma spinę z Mandziem, czy tam dramę z Mandziem, a tak naprawdę zabił jego postać w grze komputerowej. I Mandzio się wkurzył, bo wiadomo, to jest wbijanie się na czyimś wizerunku tylko dlatego, żeby zdobyć kilka cyferek. No trochę słabe. To był ostry clickbait, bo nie miał dramy z Mandziem, drama z Mandziem zaczęła się dopiero po tym tytule, bo Mandzio najzwyczajniej w świecie nie chciał mieć z Zebo dramy. Jeżeli chcecie wiedzieć, co sądzę na temat Zebo, to proszę wejść na kanał Niespełnione Indiana Jones i tutaj macie filmik o Zebo. Polecam go obejrzeć, bo jest dosyć treściwy i mówi o tym, że tak naprawdę kanał Zebo nie jest kanałem komentarii, tylko jest kanałem reaction video. Ale sami zobaczcie. Macie oczywiście link w opisie. Więc wracając do tego komentarza, nie jestem podrobą Zebo, nie subskrybuję go, nie oglądam go i go nawet nie lubię. Także przechodzimy do kolejnego komentarza. Drugi komentarz też mnie rozbawił, a brzmi on tak. Kurde, kolejny Truman. I po raz kolejny osoba, która pisze komentarz, nie zastanowi się dwa razy i nie napisze tego komentarza, nie wiem, w jakiejś zmienionej formie, albo go w ogóle nie napisze, bo uwaga, tak, na początku swojego kanału inspirowałem się Trumanem. Powiem więcej, inspirowałem się też jego kopią, czyli Freklim. Inspirowałem się ich sposobem montażu i mogę to przyznać zupełnie szczerze, że inspirowałem się sposobem montażu, bo te filmy naprawdę wyglądają bardzo ładnie. Treść oczywiście jest troszeczkę gorsza od całego wyglądu tego filmu, natomiast filmy wyglądają naprawdę wtedy pięknie. Na przykład w filmie Dlaczego widzowie Filiza nie lubią wersów, bardzo podoba mi się, jak rozwiązałem kwestię montażu w tym filmie. Po prostu ten film wyszedł bardzo ładny. No i dosyć treściwy, jak na minutę 25. Co prawda za szybko mówiłem wtedy w tym filmie, ale to już można pominąć. Mój pierwszy film na kanale jest o Trumanie i po pierwszych 5-10 sekundach można się domyślić, że film ma negatywny wydźwięk w stosunku do Trumana. Nie trzeba nawet oglądać całego filmu, żeby skumać, że od początku jestem negatywnie nastawiony do tej osoby, a bardziej do postaci, którą kreuje Roman. Bo uwaga, może to zdziwić niektóre osoby, nie każdy w internecie jest taki sam jak w prawdziwym życiu. Więc odpowiadając konkretnie na pytanie, nie jestem kolejnym Trumanem, nie robię jakichś teorii spiskowych, bo niektórzy ludzie totalnie nie zrozumieli, o co chodziło z filmem, dlaczego Hot 16 Marcesi została usunięta. To nie był film na temat, czy Hot 16 Marcesi została usunięta, bo uznałem to jako fakt. Pokazałem, że na kanale Marcesi nie ma żadnej Hot 16, bo została na tamten moment usunięta. Film dotyczył, dlaczego ona została usunięta, a nie czy została usunięta. Czyli reasumując, nie kopiuję Trumana. Inspirowałem się nim na początku kanału, jeżeli chodzi o montaż, natomiast nigdy nie lubiłem jego filmów, jeżeli chodzi o treść. Tyle. I ostatni komentarz, który, powiem szczerze, troszeczkę mnie zabolał, bo osoba, która pisała komentarz, nie mogła sprawdzić tego, o czym pisze. Tak jak poprzednie dwie osoby mogły sprawdzić, czy nie mam w subskrypcji jak Zebo oraz Trumana, tak w tym przypadku osoba, która pisała komentarz, nie mogła zweryfikować tego, co pisze, bo nawet jeżeli weszła na mój kanał i na kawał lajtowo przez 2O, który dotyczy tego komentarza, mogła wywnioskować, że ściągnąłem od nich nazwę, bo tamten kanał zamieszcza swoje filmy od ponad roku, a ja swój kanał rozpocząłem 30 marca 2020 roku, kiedy to wstawiłem swój pierwszy film. Natomiast słuchajcie, jest totalnie odwrotnie. Może was to zastanawiać, dlaczego lajtowo jest przez 2O, a dlaczego na przykład nie przez jedno. To dlatego, że ja miałem swój kanał
kanał Lightowo TV. Jak sami zobaczycie na Social Blade, dalej jest. Mój kanał miał ponad 2,5 tysiąca subskrypcji, prawie milion wyświetleń łącznie. I sami zobaczcie, kiedy zostało stworzone te konto. Więc odpowiadając na komentarz, kurwa, ale z ciebie jest zjeb, podróba prawdziwego kanału Lightowo. Po pierwsze, Lightowo przez 2O ukradli nazwę ode mnie. Znaczy, no nie ukradli, to nie jest jakby moja własność, co nie? Powiedzmy, że ja byłem pierwszy na YouTubie z taką nazwą. I dlatego oni, chcąc się odróżnić ode mnie i od innych kanałów Lightowo, zrobili przez 2O i z małej litery. I to nie ja ściągnąłem od Lightowo, tylko Lightowo ściągnęło ode mnie. Bo mój kanał został stworzony w 2015 roku, a ich na przełomie chyba 18 i 19. No i na dodatek nasze kanały mają totalnie inny content. Także to było na tyle, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia łapeczki w górę oraz subika z dzwonkiem, żeby nie mieć żadnych filmów. No i live'ów, które od tego tygodnia będą odbywały się o konkretnej godzinie. Oczywiście będę o nich informował na Discordzie, który oczywiście jest w opisie. Także to było na tyle, trzymajcie się i cześć!